Wyobraź sobie otrzymanie niespodziewanego przeprosin od kogoś z Twojego najbliższego kręgu. Te przeprosiny nie będą zwykłym przepraszam, ale przyniosą tak niesamowitą historię, że stawia naszą wyobraźnię na ostrzu noża. Skrucha to uczucie, które zakorzenia się głęboko w sercu, ujawnia swoje złożone oblicza. Często już wybaczamy przeszłe obraźliwości i idziemy naprzód, ale osoba, która popełniła błąd, przechodzi przez nową, transformującą podróż. Ta osoba przechodzi przez proces samopoznania i wzrostu, próbując naprawić wyrządzone szkody. Wybaczanie to nie tylko akt dobroci wobec drugiego, ale także uwolnienie dla nas samych. To wzajemny proces uzdrowienia, gdzie szczere wyrażenie skruchy drugiej strony spotyka się z naszą zdolnością do zrozumienia i współczucia. Kiedy pozwalamy tej energii pojednania wejść w nasze życie, otwieramy przestrzeń na nowe możliwości i harmonijniejszą przyszłość. Przygotujmy się więc, by przyjąć te niespodzianki z otwartym sercem, rozumiejąc, że wszyscy jesteśmy w ciągłym rozwoju. Możemy dostrzec odwagę tych, którzy szukają naprawy, i zaoferować nasze przebaczenie jako gest miłości i ludzkości. Czy doświadczyłeś już momentu pojednania, który zmienił Twoje życie? Jakie to było doświadczenie? Podziel się z nami w komentarzach, a razem będziemy rozmyślać o mocy przebaczenia i transformacji. Ważne jest, aby rozpoznać, że dla niego w szczególności pozostawienie przeszłości za sobą jest trudnym zadaniem, nawet gdy wszystko wydaje się być w porządku i zgodzie. Zanim zanurzymy się w istocie tej wiadomości, kluczowe jest zidentyfikowanie trzech osobnych i znaczących znaków, które Wszechświat wysyła, aby prowadzić ten proces. Po pierwsze, zwróć uwagę na sny, które się pojawiają. Sny często ujawniają ukryte prawdy i niewyjaśnione uczucia. Bądź uważny na szczegóły i emocje, jakie wywołują, ponieważ mogą zawierać istotne wskazówki dotyczące drogi pojednania i wzrostu. Po pierwsze, zwróć uwagę na zbiegi okoliczności i synchroniczności w codziennym życiu. Być może spotkasz osobę z przeszłości albo usłyszysz piosenkę, która przywoła konkretny moment. Te synchroniczności nie są zwykłymi przypadkami. Są znakami, że Wszechświat prowadzi cię i przygotowuje do tej podróży uzdrowienia i przebaczenia. Po drugie, zauważ swoje nagłe emocje i reakcje. Czasem uczucie niepokoju albo nagłe ulżenie może wskazywać, że coś większego jest w toku. Te emocje są jak wewnętrzne kompasy, które kierują cię tam, gdzie powinieneś skoncentrować swoją uwagę i energię. Kiedy zaczniemy lepiej rozumieć te znaki, jest prawdopodobne, że zaczniesz je dostrzegać w nadchodzących tygodniach. Słuchanie i zaufanie swoim instynktom będzie aktem mądrości i intuicji. Twoja zdolność do postrzegania i interpretowania tych znaków może otworzyć drzwi na nowe możliwości i harmonijniejszą przyszłość. Ta sytuacja może wywołać długą i złożoną narrację, pełną szczegółów i zaskakujących odkryć. Przygotuj się, ponieważ te wyjaśnienia są w drodze, a prawda ukryta za nimi na pewno cię zaskoczy, odsłaniając aspekty, których nie spodziewałeś się. Czasem życie stawia przed nami sytuacje, które zmuszają nas do ponownej oceny naszych postrzeżeń i zrozumienia, że każda osoba ma własną, unikalną drogę uczenia się i rozwoju. Nawet gdy sądzimy, że wszystko zostało załatwione, żal drugiej osoby może wywołać emocje i refleksje, które dotąd nie brałyśmy pod uwagę. Co można wynieść z tej cennej lekcji? Po pierwsze, znaczenie empatii. Postawienie się w sytuacji drugiej osoby i próba zrozumienia jej motywacji i uczuć może pomóc nam lepiej radzić sobie z takimi sytuacjami. Po drugie, cierpliwość. Pozwól, aby czas odsłaniał prawdę i pozwól każdemu przejść swoją drogę uleczenia we własnym tempie. I wreszcie zdolność do przebaczenia. Nie tylko dla uwolnienia drugiej osoby, ale także dla uwolnienia siebie od więzów przeszłości i otworzenia przestrzeni na nowe doświadczenia i nauki. Przyjęcie tych przeprosin i historii, jakie niosą, może być ogromnym krokiem ku lżejszej i harmonijnej przyszłości. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w podobnej sytuacji, gdzie nieoczekiwane przeprosiny wywołały głębokie emocje i refleksje? Podziel się swoją historią, a razem zastanowimy się nad mocą prawdy, żalu i przebaczenia w naszym życiu. Możesz spodziewać się, że niebawem wyrazi on swoje żal. Być może przypominasz sobie chwilę, kiedy w przeszłości sam żałowałeś pewnych postaw i starałeś się przeprosić.
Pomimo Twoich wysiłków w prośbach o przebaczenie, wiesz, jak wyzwanie może stanowić pokonanie i rzeczywiste zapomnienie tego, co zostało zrobione. Żal jest ludzkim i naturalnym uczuciem, ale ważne jest pamiętanie, że jesteś człowiekiem i przebaczenie jest niezbędne nie tylko dla innych, ale przede wszystkim dla samego siebie. Być może szybko zareagowałeś na to wewnętrzne pytanie, które często milknie w nas. Niewątpliwie trudno jest zapomnieć o rzeczach, za które żałujemy, o tych momentach, kiedy retrospektywnie chcielibyśmy postąpić inaczej. To samo dotyczy również jego postaw wobec ciebie, które teraz może ujawnić się w przeprosinach niosących ze sobą ciężar przeszłości. Co ciekawe, kryje się za tymi działaniami historia, narracja tak stara, że może już zatraciła się w kotłach twojej pamięci. On niesie ze sobą historię pełną subtelności i zwrotów akcji, która jest na skraju odsłonięcia, co głęboko odzwierciedla twoją skłonność do przebaczenia innym. Ta zdolność do przebaczenia to nie tylko cecha godna podziwu, ale potężna cnota, uznawana nawet przez twoich niebiańskich opiekunów za jakość zbliżającą człowieka do boskości. Przebaczenie nie jest łatwym czynem. Gdyby było, nie byłoby tak cenione ani nie posiadałoby tego transformatywnego potencjału, jaki posiada. Twoje hojne serce i zdolność do wybaczania bez noszenia urazy pozwoliły na przepływ błogosławieństw z kosmosu nie tylko do ciebie, ale także do tych, którzy cię otaczają. Ta wybaczająca natura prowadzi nas bezpośrednio do pierwszego znaczącego znaku w twojej obecnej podróży – rycerza w lśniącej zbroi. Ten rycerz jest nie tylko symbolem lojalności, sprawiedliwości i rycerstwa, ale także dobroci i współczucia. W opowieściach i legendach arturiańskich lśniący rycerz jest często ukazywany jako istota o nadzwyczajnej empatii, gotowa poświęcić własne dobro dla dobra większego. Podobnie, twoja gotowość do wybaczenia i kontynuowania bez urazy odzwierciedla te rycerskie cechy. Odkryjesz, że symbol rycerza pojawi się w twoim życiu różnymi sposobami, sugerując, że te cechy są honorowane i rozpoznawane. Może to być obraz, który przyciągnie twoją uwagę online, postać w filmie, książka, którą zdecydujesz się przeczytać, lub nawet billboard, który miniesz podczas jazdy. Niech obraz rycerza da ci wewnętrzną siłę do radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami. Twoje współczucie jest powodem, dla którego on chce przeprosić, wiedząc, że być może już to zapomniałaś. Jeśli jesteś ciekawa, co się stało, nie będziesz musiała długo czekać. Dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, gdy zbliży się do ciebie z przeprosinami. Warto także zauważyć, że ma to potencjał, aby w jakimś stopniu umocnić waszą relację. Możesz odczuwać poruszenie, że przeprosi za coś, co wydarzyło się tak dawno temu, a on może starać się odegrać bardziej istotną rolę w twoim życiu. Nieważne, jakie będą okoliczności, prawdopodobnie będziecie się dobrze dogadywać, nawet jeśli pozostanie to czysto platoniczne. To i tak reprezentuje potencjalną więź. Pamiętaj, że nie on jest jedyną osobą, która chce cię lepiej poznać. Jesteś rozpoznawana z powodu swojej współczucia i dobroci, cech, które rezonują głęboko z tymi wokół ciebie. Może cię zaskoczyć odkrycie, jak ceniona jesteś w swoim społeczeństwie, zarówno w miejscu pracy, jak i w sieciach społecznościowych i innych przestrzeniach online. Twoja popularność jest bezpośrednim odzwierciedleniem pozytywnego wpływu, jaki masz na innych, coś, co być może nie doceniasz. To uznanie nie tylko potwierdza twoją przyjazną osobowość, ale także otwiera drzwi do nowych połączeń i możliwości zaangażowania się w szersze kręgi ludzi. Ten rosnący rozgłos niesie ze sobą drugi znak, który objawia się poprzez widok łączących się w pary zwierząt. Jednym z najbardziej uroczych przykładów tych istot są ptaki miłości, znane ze swojego wyrazistego wyglądu i silnych więzi, jakie łączą je ze sobą, odzwierciedlające trwały związek. To symboliczne dla rodzaju relacji, które inspirujesz i pielęgnujesz. Głębokie, znaczące połączenia. Dla tych, którzy pragną mieć ptaki miłości, konwencjonalna mądrość sugeruje posiadanie pary, a nie jednostki, podkreślając ważność wzajemnie obfitujących relacji. Na co dzień prawdopodobnie napotkasz symboliczne manifestacje par łączących się lub współpracujących harmonijnie, takie jak dwa koty bawiące się razem, dwa psy dzielące zabawę, czy nawet wiewiórka śledzona przez młode.
Niezależnie od sytuacji, w której się znajdujesz, łączące się w pary zwierzęta stanowią uniwersalny symbol miłości i towarzystwa, a nawet głębokie pragnienie tych uczuć. Te zwierzęta, które wybierają partnerów i trzymają się ich, są prawdziwymi emblematami osób, które pragną być w Twoim towarzystwie, odzwierciedlając, jak atrakcyjna i magnetyczna jest Twoja osobowość. Fakt, że wszechświat używa obrazów łączących się w pary zwierząt do przekazywania wiadomości, ma istotne znaczenie. Te znaki naturalne wskazują, że nadchodzi dobra faza szczęścia i dostatku w Twoim życiu. Gdy obserwujesz te zwierzęta razem, niemożliwe jest zignorowanie faktu, że utrzymywanie przebaczenia i życzliwości w Twoim sercu to wyzwanie wymagające ciągłego zaangażowania, ale Ty, podobnie jak rycerz w błyszczącej zbroi ze starożytnych legend, robisz wszelkie konieczne wysiłki. Podobnie jak zwierzęta, które wybierają nie żyć w izolacji, lecz w parach, ludzie są przyciągani przez Twoją ciepłą aurę i chcą być częścią Twojego świata. Nic dziwnego, że wielu preferuje Twoje towarzystwo i chce być częścią Twojego życia, odkąd masz zdolność wzmacniania i wzbogacania tych więzi z czasem. Twoi duchowi przewodnicy i niebiańscy opiekunowie powtarzają uspokajającą wiadomość. Nie ma nic złego w tym, że czujesz niepokój z myślą o zawieraniu nowych przyjaźni lub wchodzeniu w nowe kręgi społeczne. Niemniej jednak pamiętaj, że więzi, które tworzysz, są kluczowe dla osiągnięcia Twoich celów i marzeń. Każda nowa przyjaźń lub relacja, którą pielęgnujesz, może otwierać drzwi i wytyczać drogi, które wcześniej wydawały się być niedostępne. Te więzi nie tylko są mostami do osobistych czy zawodowych doświadczeń, ale także są istotne dla Twojego rozwoju i emocjonalnego dobrostanu. Zrozum, że relacje, które budujesz z innymi, odgrywają kluczową rolę w definiowaniu, kim jesteś. Jest całkowicie naturalne czasami czuć się niekomfortowo z myślą o socjalizacji. Niemniej jednak należy zrozumieć, że wszechświat ma dla Ciebie wielkie plany i czasami podążanie za naturalnym ruchem wydarzeń i dopuszczenie nowych osób do Twojego życia może otworzyć drzwi na wzbogacające doświadczenia. Ludzie, których kosmos przynosi na Twoją drogę, często przejawiają silne sympatie do Ciebie, a jeśli jesteś otwarty na pozwolenie im odgrywania istotnej roli w Twoim życiu, bardzo prawdopodobne jest, że rozwiniesz z nimi głębokie i trwałe więzi. Te połączenia nie są jedynie przelotne. Mają potencjał przekształcenia się w niezłamane więzy, które wniosą nowe znaczenie i głębię do Twojego życia. Każda nowa przyjaźń czy partnerstwo oferuje unikalne spojrzenie na nowe perspektywy i doświadczenia, wzbogacając Twoje życie w nieoczekiwany i wspaniały sposób. To prowadzi nas do ostatniego znaku synchroniczności, który kosmos przedstawia Tobie – błyszczące muszle morskie. Te muszle ze swoimi żywymi kolorami i złożonymi wzorami są prawdziwymi dziełami sztuki natury. Na pierwszy rzut oka wiele z nich może wydawać się identycznych, ale dokładne przyjrzenie się ujawnia ich unikalne i zachwycające cechy. To zjawisko jest analogiczne do relacji międzyludzkich. Na powierzchni wiele związków może wydawać się podobnych, ale poświęcając czas i uwagę, wyjątkowe i cenne cechy każdej osoby zaczynają się wyłaniać, podobnie jak fascynujące szczegóły każdej muszli ujawniają się pod starannym spojrzeniem. Tak samo jak muszla, która często skrywa w sobie mięczaka morskiego, może wydawać się mało interesująca na pierwszy rzut oka, ale ujawnia swoją złożoność podczas bliższego przyjrzenia się. Osoby, które spotykasz, mogą początkowo wydawać się proste lub zwyczajne. Zbadać cechy muszli to sposób na docenienie ich ukrytego piękna. Zasada ta również odnosi się do relacji międzyludzkich. Podobnie jak każda muszla jest unikalna w swoim kształcie, kolorze i teksturze, tak każda osoba, którą spotykamy, jest wyjątkowa, z własnymi historiami i doświadczeniami, które wzbogacają nasze zrozumienie świata. To ćwiczenie obserwacyjne nie tylko ukazuje nam fizyczną piękność tych obiektów naturalnych, ale także symbolizuje istotne znaczenie nawiązywania głębokich połączeń z innymi, odkrywając warstwy ich osobowości i historii. Istnieje ciekawe zjawisko związane z muszlami morskimi. Gdy przyłożysz pustą muszlę do ucha, zwykle słyszysz dźwięk, który zdaje się być odgłosem morza. Ten efekt akustyczny, chociaż wynika po prostu z rezonansu otoczenia przenoszonego przez muszle, przywołuje wielkość i rozległość oceanu.
Podobnie, angażując się w interakcje z innymi ludźmi, możemy znaleźć głębię i sens w szczegółach ich życia, które początkowo mogą nie być widoczne. W tym świecie nie wszystko jest takie, jakie się wydaje na pierwszy rzut oka. Większość osób nosi ze sobą bogatą i złożoną narrację, która często nie ujawnia się, dopóki wzajemne poznanie nie stanie się głębsze. Podobnie jak muszla może wydawać się prosta na zewnątrz, ale ujawnia swoją złożoność podczas bliższego badania, tak samo ludzie mają historie, które są zrozumiałe jedynie poprzez intymniejsze i troskliwe relacje. Te historie mogą zawierać popełnione błędy, żale i prośby o wybaczenie, które dodają nowe warstwy do zrozumienia, kim naprawdę są. Jesteś przeznaczona do przeżycia jeszcze bardziej niesamowitych doświadczeń. Wszechświat ma dla ciebie plany, które wykraczają poza twoje aktualne wyobrażenia, a gwarancja, że będziesz chroniona w trakcie swojej podróży, jest pocieszającym przypomnieniem, że jesteś bezpieczna, niezależnie od wyzwań czy niepewności, które mogą się pojawić. To uniwersalne wsparcie, to zaproszenie do odkrywania.